są wiadomości Radia Szczecin. Trwa przygotowanie odwiertu do przemysłowego wydobycia gazu ziemnego w Siemidarznie, niedaleko od Trzebiatowa. Pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa muszą uszczelnić w ziemi prawie 3-kilometrowy otwór. Na tej właśnie głębokości w skale piaskowca wykryto największe w województwie złoże gazu. Według wstępnych analiz PGNiG surowca może być nawet do 1 mld m3. Od każdego wydobytego metra, zgodnie z ustawą, gmina pobiera podatek. Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz wylicza, że będzie to około 400 tysięcy złotych. Gaz ma trafić do odbiorców w rejonie Kołobrzegu i Koszalina. Zanim jednak to się stanie, odwiert musi zatwierdzić Ministerstwo Środowiska i trzeba wybudować gazociąg, a to może potrwać do 2 lat. To są wiadomości Radia Szczecin. Niewidzenie, zez, ślepota, oczopląs. Takie schorzenia mogą zdiagnozować okuliści ze szpitala w Zdrojach już u najmniejszych dzieci, nawet tych, które urodziły się za wcześnie. Szpital kupił sprzęt diagnostyczny, który kosztował prawie 1 000 000 zł. Pacjenci mogą liczyć na przykład na laseroterapię, która może być stosowana u dzieci, a także u dorosłych osób. Dzięki urządzeniom teraz będzie można zbadać wzrok noworodkom. Im wcześniej zostaną wykryte wady, tym szybciej będzie można zacząć leczenie. A to drugi ośrodek w regionie, który posiada taki sprzęt. Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl. Studniówka rządów Prawa i Sprawiedliwości, premier Beata Szydło jako największy sukces wymienia wprowadzenie programu wsparcia rodzin 500+. Porażką, zdaniem szefowej rządu, był przedstawiony pierwszy projekt podatku bankowego. Zdaniem opozycji cieniem kładą się takie działania PiS jak zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nowoczesna i PO uważają, że premier czy prezydent to figuranci nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego. Pogoda w Radiu Szczecin. Chłodno z przewagą chmur, na termometrach około 4 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, ciśnienie rośnie. Szczecińska. Lista przebojów. Lista przebojów. Słuchajcie, mam przed sobą najnowsze notowanie listy przebojów Radia Szczecin. Marcin też ma. No i naprawdę to notowanie wygląda bardzo, ale to bardzo interesująco. By nie powiedzieć, że fantastycznie. Zapraszamy do słuchania dziś po 20. W samochodzie. Radio Szczecin.